No i witam wszystkich w kolejnym filmie. Widzicie, że jestem już naprawdę bardzo zadowolony, chociaż jeszcze nie zacząłem wykopek, a to z tego względu, że jestem w nowym miejscu. Zobaczcie na ten teren. Młody sadzik, o, no ogromne, no, duże, naprawdę duże pole, e, ziemia. No no po prostu no bajka, no nawet chwastów tu nie ma. No jest mega i w fajnym miejscu, takim o którym, w którym naprawdę chciałem kopać, także będzie tu myślę, ciekawie. W e, terenu mam na uu, dużo, dużo wyjść. E, a to miałoby być tylko taki kawałek na e, taka zapcha na e, żniwa, do żniw. No ale dobra, już nie przedłużam. E, zobaczymy, co będzie dzisiaj wychodzić. Takie szybkie dwie godzinki myślę, że zrobię. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze pod moim filmem. Będę wam bardzo wdzięczny. No i widzimy się zaraz przy pierwszym dołku. Pierwszy jakiś fant już mamy, sygnał taki, także biło jak nie wiem, spodziewałem się polmosa, ale to nie jest polmos, to jest coś innego, ale raczej nic ciekawego i tak zaczynamy właśnie dzisiaj wykopki, także lecę dalej i widzimy się przy następnym dołku. Tym razem takie znalezisko, sygnał 33, tam 35 przebijało, ale ogólnie to równy krótki sygnał. Tutaj widzicie, ma, jest takie jakby e, łóżko. Coś jakby, jakaś zawieszka była czy coś. To jest takie pozginane, takie wygląda teraz jak zwykła jakaś blacha, ale to mnie właśnie e, zacieka, zaciekawiło. Przetarłem to, ale niestety raczej nic na tym nie ma. No ale takie coś by wyszło. I lecimy dalej. Ogólnie każdy jeden rządek e, między drzewkami to jest tak na... E, Dwa razy, tak? Wykrywaczem w tę stronę, i z powrotem, dopiero jest jeden rządek. Jedna ta przestrzeń zrobiona między drzewkami, a jak widzicie, tam jest droga, i tam się dopiero to kończy. I w drugą stronę, no to jest aż tam, o tam, gdzie jest ten dom. Także, a rzędów jest, no ponad, ponad 10 będzie. Także jest połać terenu bajka. Lecimy dalej. Ha, no powiem Wam, no teraz to po prostu yy... w szoku jestem, widzicie to. Pewno widzicie? Jest tu, tu. Ale zobaczcie, ja tego nie ruszałem. Tak po prostu ta moneta sobie jest. Tak jak widzicie, no tak trzeba konkretnie najechać tą cewką. Przez to, że jest na sztorc wbita. Jest moneta, no po prostu jest tak wbita. To jest. No szok. Dobra, zanim ją wyjmę, to jeszcze zrobię sobie zdjęcie tego tej monety tak wbitej w ziemię. Dobra, uwieczniłem to na pamiątkę. Podejmuję. Szkoda, że zgięta jest, ale jest monetka, jest jakiś monetium. Może coś będzie na niej widać. Spróbuję to delikatnie oczyścić i wam się włączę. No niestety z tej monety został tylko malutki placek miedzi i nic chyba poza tym strasznie e, zaszła tym wszystkim, tym syfem i nic raczej już z niej nie będzie, podejrzewam, że to boratynka klasycznie no ale jest moneta w fajnych okolicznościach, także to bardzo dobrze wróży lecimy dalej już myślałem, że będzie moniaczek, ale to tylko dupka zwykła dupka, ale pięknie biło na 53, 55 króciutko ale tylko taka dupka jedziemy z tym dalej no i mamy. Jeszcze zapieczętowana w ziemi. Nie otworzyłem, żeby zrobić to z Wami. Widzę jakąś monetę, na pewno jest to moneta. Ale co to za monetka będzie? Otwieramy cyk jest mała jakaś jakaś monetka. Co my tutaj mamy? O! Chyba będzie coś ciekawego powiem wam. Ale oczyszczę i wam się włączę. No niestety, no nic tutaj za bardzo nie widać. Takie miałem wrażenie przez tę taką złośliwą e, patynę, taką korozję tej monety. Mm. Na ten moment tu na żywo nie umiem stwierdzić co to jest. Pewnie boratynka, ale nie mam, nie mam pewności. Może to być coś innego, także spróbuję jeszcze to w domu ołówkami doczyścić, no ale już no, przy takiej podstawie w ogóle tej monety... W jakim ona jest stanie, no to będzie ciężko cokolwiek uzyskać, ale postaram się i jeśli mi się uda, to widzicie to tutaj i tutaj na dole opis. Także jest dobrze, jest druga moneta. Lecimy dalej. I mam jakieś 25 minut chodzenia dopiero i jest trzeci moniak. Piękny sygnał, nie dało się tego pominąć i. Co my tutaj będziemy mieć, może tym razem do trzech razy sztuka i, i chyba jednak nie, nie uda się tego zidentyfikować, straszne te monety tutaj wychodzą, no szkoda, szkoda naprawdę, bo to już trzecia jest moneta, no a kto wie, może któraś nie była Boratynką, tylko może czymś innym, jeszcze fajniejszym, no ale mimo wszystko spróbuję to oczyścić i Wam się jeszcze włączę. No i tak jak widzicie, no wydaje się, że coś tam widać, jakieś zarysy, ale to to nie jest żaden relief tej monety czy coś, jakiejś sygnatury, tylko po prostu ale tak ta korozja wygląda. Takiej dostała warstwy tego sadu, że no tak to, takie sprawowe wrażenie tylko. No nic nie widać, ja jeszcze to w domu spróbuję pod różnym kątem światła, ołówkami, nie wiem, może taką lubką sobie się pobawię trochę, ale ale wątpię, że coś uda mi się zdziałać. Nie przedłużam i lecę dalej. Tutaj bardzo mnie interesuje właśnie to miejsce wzdłuż. Tutaj jest droga. Wy tego nie widzicie, bo ta droga jest tak no... z półtora metra za tymi krzakami, za tą granicą. I wiem, że na pewno ta droga jest stara. I ta droga tutaj była na pewno już od bardzo, bardzo dawna. To potwierdzają mapy. Także myślę, że właśnie tutaj to miejsce może się okazać bardzo ciekawe. A im wiadomo, bardziej w głąb pola, tam kiedyś drogi nie było. No a przynajmniej tak mapy pokazują. Także no, nie przedłużam kopiemy. No i to jest to, to jest to, na co czekałem. zobaczcie Tutaj była ta moneta, którą pokazałem Wam przed chwilą. I dla pewności zrobiłem ciach, i zrobiłem ciach. I tutaj usłyszałem właśnie sygnał i mamy już to wykopane. Pięknie bije. I jest moneta, ale jakaś większa. Jest jakaś większa moneta. Nie spodziewam się tutaj prl A A już wiem, co to jest. 5 groszy. Kurde, zobaczcie, jak to schodzi. Ale widzicie, jest 5 groszy między wojny. Ale stan niestety, no agonalny. Kurde, nie wiem, czy tutaj w ogóle coś wyjdzie w fajnym stanie, w miarę zdrowym. Ale no trudno, nie wszędzie i nie zawsze może wyjść coś dobrego, ale coś w dobrym stanie. No i mamy piękne 5 groszy, jest między wojnie. Czwarta moneta dzisiaj, jakieś pół godziny chodzenia, no mega, naprawdę fajnie. Lecimy dalej. Robię sobie krótką przerwę, powiem Wam coś. Być może komuś, ja właśnie pomogę. Nie bójcie się pytać, nie bójcie się rozmawiać z właścicielami różnych pól, sadów, ogólnie po prostu terenów. E, ja się bałem dość długo. E, nie chodziło tu bardziej o, e, o wstyd, o coś takiego, absolutnie tylko, no sami wiecie o co, tak. E, ale się z pomocą kolegów z grupy, których serdecznie pole e, pozdrawiam, e, przemogłem się, w końcu to zrobiłem i jak poszedłem do pierwszego właściciela, uczciwie z nim pogadałem. E, Przedstawiłem się w takim świetle no, prawdziwym, ale e, no, staram się zachowywać, wiadomo, kulturalnie. E, mówię tu o samym kopaniu, tak zasypywać, pokazywać, e, rozmawiać szczerze, uczciwie, czego szukamy i tak dalej, i tak dalej. Pokazać właścicielowi coś, opowiedzieć ciekawego. O to w tym chodzi i naprawdę nie dostałem jeszcze żadnej odmowy. A przez te jakieś pół roku, kiedy się odważyłem w ogóle chodzić, Pytać i jeszcze raz pytać różnych właścicieli o naprawdę wiele miejsc, to żadnej odmowy nie dostałem. E, nic się złego nie wydarzyło i naprawdę zacząłem kopać wiele fajnych fantów. Także pamiętajcie o tym i widzimy się przy następnym dołku. A teraz taki guziczek. Będą ze trzy dziurki. Tak, jest tam trzecia dziurka. Taki zwykły, pospolity guzik. I lecimy dalej. I mamy kolejny fand. Tutaj go widzicie. Taki równiutki sygnał. I jest to guzik. Mamy guzik. A co to będzie za guziczek? Hmm. Coś chyba będzie widać tutaj. Łóżko jest całe. No dobra, ja się tutaj włączę zaraz Wam, jak go oczyszczę. No, i mamy taki guziczek. Tutaj coś po środku widać, ale jakby to było <noise> yy, złączone z tym uszkiem, właśnie tutaj. Żadnych sygnatur, żadnych wzorów, nic tutaj nie ma. Yy, chyba jest cynkowy, o ile dobrze mówię i myślę, ale chyba tak. Yy, więc to chyba raczej nic starego, nic ciekawego. Ale jest guziczek, całutki, także lecimy dalej. A tym razem mamy taki kawałeczek jakiegoś e, sztuczca. Nic ciekawego, ale sygnał był naprawdę obiecujący. Lecimy dalej. Już robię drogę powrotną. Ten odcinek możecie e, potraktować jako taką e, zachętę, bo ja dzisiaj jestem tutaj krótko. E, minęła godzina, może godzina dwadzieścia. A normalnie jak mam takie fajne, nowe miejsce no to przyjdę tu na 4-5 godzin około, może nawet 6, zobaczymy jak będzie z czasem, także warto, naprawdę myślę, że warto śledzić mój kanał, oglądać te filmy, być na bieżąco ze mną, bo staram się robić w miarę kontekstowe filmy, a jeśli widzicie tamten czerwony daszek to stali widzowie będą wiedzieć o co chodzi z fantami za stodołą, to jest właśnie tam. No dokładnie tam jest dom, tam jest to doła, jak te. O, te wielkie drzewa tam. Także jestem bardzo blisko tych rejonów, których kopię. E, jeśli chodzi o, e, o staw, na którym też wiele, wiele fajnych fantów, chyba na moich najlepszych, wychodziło, to o tam na proszek widzicie ten duży komin. To tam właśnie kopałem na stawie. Tam się to wszystko będzie też działo dopiero po żniwach. Najlepsze dopiero przede mną. Także. Bądźcie na bieżąco na moim kanale, pamiętajcie o subskrybowaniu, komentowaniu, łapka w górę, od dzwoneczku, żeby Wam przychodziły powiadomienia. Ja Wam będę bardzo wdzięczny, a Wy będziecie na bieżąco, zwłaszcza jeśli Wam się podoba to co ja robię. Także no, lecimy dalej. No i słuchajcie, ja już na dzisiaj kończę, to co wyszło widzicie właśnie teraz tutaj gdzieś na zdjęciu, Wam tutaj wkleję. Wyszło parę fajnych fantów, no parę. No, wyszły monety, guziki. E, dobry prognostyk na następne, naprawdę solidne tutaj wykopki, które się odbędą już niedługo. E, I co ja wam mogę powiedzieć? No, tak jak mówiłem, subskrybujcie mój kanał. Bądźcie na bieżąco z tym, co robię. Staram się, jak mogę, żeby to, te filmy były ciekawe. Sam dla siebie, oczywiście, żeby te fanty mieć. No i co, widzimy się w następnym filmie z tego właśnie miejsca na 100%. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten film. Pamiętajcie o pierdukach, jak to mówi Odyn. I do następnego, trzymajcie się, cześć.